Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest stojakom na wędki, a mianowicie rodpodowi i tripodowi. Pewnie wielu z Was już się zastanawiało albo już kupiło, co wybrać, rodpod czy tripod. Będę w tym odcinku chciał Wam mniej więcej pomóc w doborze takiego sprzętu. Wszystkie plusy, wszystkie minusy, porównania, żeby było Wam łatwiej. Z tego względu, że sezon wędkarski już trwa i pewnie wielu z Was stoi przed dokonaniem takiego zakupu i nie wie, co wybrać. Zaczynając od takiej podstawy, to musicie zastanowić się, w jakim miejscu najczęściej łowicie i co będzie Wam bardziej przydatne. Jeśli chodzi o podstawowe takie informacje, to tak, przede wszystkim rozmiar po spakowaniu, czyli rozmiar transportowy takiego stojaka. Tutaj jeśli chodzi o rodpoda, jest to niewielki rozmiar, bo zaledwie 70 cm po złożeniu i jego waga wynosi 800 gram, także niecały kilogram. Jest to bardzo lekkie, można włożyć do pokrowca, zajmuje bardzo mało miejsca i łatwo to przewozić. W przypadku tripoda sprawa wygląda tak, że już jest to większy ciężar, bo waży prawie 4 kg, 3800 dokładnie, akurat ten model. Natomiast jego wymiary już są znaczne. Widać tutaj różnicę w rozmiarze. Ten tripod, który mam teraz po złożeniu w pokrowcu, ma metr długości, czyli o jakieś 30 cm większe z samej długości, a oprócz tego jest jeszcze szerszy. Także jeśli chodzi o przewożenie, o przetrzymywanie, na pewno potrzebujemy więcej miejsca do takiego tripoda. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wyciągania, składania, jest bardzo podobnie. Natomiast jeśli chodzi o tripoda, mamy tutaj wszystko, każdą część tego zestawu osobno. Jest przypinana na rzepy. O, i każdą rzecz osobno odpinamy. I mamy porządek. Ci, co lubią porządek mieć w sprzęcie, a raczej większość ludzi woli, to na pewno jest fajniejsze rozwiązanie, bo mamy przyczepione, nic nam nie lata. Jest w miejscu, składamy później w ten sam sposób. Zamykamy pokrowiec. Mamy złożenie. Wiadomo, że rozkładanie takiego zestawu zajmie więcej ze względu na to, że jest więcej elementów. Jeśli natomiast chodzi o rodpod, jego też dosyć szybko, tu nie jest nic poprzyczepiane, także wysypujemy dany zestaw i tak naprawdę nie mamy dużo elementów. Rozkładamy na szybko i skręcamy. Także to jest taka główna pierwsza różnica między nimi. No co, a teraz złożę jeden i drugi i zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Przy rodpodzie jest to bardzo szybkie rozkładanie. Bierzemy główną część, luzujemy boczne śruby, rozstawiamy nogi, skręcamy kontrując w jedną stronę, to samo z drugiej strony. Dokręcamy uchwyty, jak i w przypadku rodpoda i tripoda, akurat tego modelu, mamy możliwość zaczepienia trzech wędek, gdzie raczej w większości przypadków i tak stawiamy dwie. O, chwila, moment i rodpodzik jest już rozłożony. Jeśli chodzi o regulację takiego rodpoda, wygląda to tak, że ma regulację na długość Waszych wędek. Czyli w zależności od tego, jakie macie długie wędki, jak chcecie mieć tu rozstaw, rozciągacie. W razie gdyby trzeba było skorygować poziom, gdyby było wyżej, niżej, każda z nóg w rodpodzie jest oddzielnie regulowana. Także można sobie wyżej, niżej wyregulować na samych nogach, a oprócz tego te główne kolumny, które są,
też są regulowane. Czyli chcemy wyżej, niżej, mamy też taką regulację. Nie jest ona za duża, gdy jesteśmy w jakimś terenie, gdzie jest bardzo nierówno i to może być minus rodpoda. No i co? Mamy rozstawione, zakładamy sygnalizatory albo po prostu uchwyty, same nawędki i taki rodpodzik jest już złożony i możemy z niego korzystać, także bardzo szybkie rozkładanie. Natomiast minus taki, że nie mamy dużej regulacji, jeśli chodzi o ustawienie, czyli jeśli by był duży skos, no to już wędek nie poustawiamy, bo braknie nam tej regulacji tutaj. Przejdźmy teraz do tripoda. Jeśli chodzi o tripoda, tak szybko nam się nie uda go rozłożyć jak rodpoda, dlatego też pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. Zaczynamy od rozstawiania głównej części, czyli głównego stelaża. Tak jak w przypadku rodpoda, każda noga osobno jest również regulowana. Także przy każdej płaszczyźnie można sobie mniej więcej wyregulować. Dodatkowy plus tego jest taki, że w większości rodpodów, wszystkich modeli nie znam, ale akurat przynajmniej w tych większości co widziałem, nogi są zakończone takim czubem, co pozwala na to, że możemy w miękkie podłoże wbić sobie taki statyw i on na pewno będzie nam się stabilniej trzymał. I tak, odpinamy główne belki, na których montujemy sygnalizatory i uchwyty. Dokręcamy główne uchwyty do całości stelaża. Wstawiamy tutaj. Tu też oczywiście mamy regulację góra-dół na tych mocowaniach, co jest też plusem. Tak samo z przodu, jak i z tyłu jest to montowane, ale więcej elementów i więcej czasu przez to. O, już mniej więcej mamy złożone. Tu też mamy regulację. I teraz tak, w tripodach fajną sprawą jest to, że bez problemu regulujemy sobie całość położenia wędek, czyli rozstawiamy je sobie, regulując nogami, główna regulacja nogami i później tutaj tym przechyłem. Także regulujecie sobie w sumie od dużego skosu do poziomu i z tym nie ma najmniejszego problemu. Jest to szybkie blokowanie z tego względu, że ustawiacie sobie, dokręcacie w dwóch miejscach i już macie skręcone. Dodatkową jeszcze regulacją pod długość wędek jest tutaj, przez którą możemy wysunąć sobie do przodu i wtedy mamy już większą przestrzeń między przodem wędki a tyłem wędki. Także tutaj fajna sprawa. No i widzicie, już jest złożony. Aż tak długo to nie trwało, ale na pewno dłużej niż przy rodpodzie. Także tutaj zasięg regulacji jest też zależny od producenta, jakie wymyślił, jakie zrobił, także musicie sobie sprawdzać w opisach danych przedmiotów. O. Fajna sprawa, że można to wbić w ziemię i jest dużo stabilniej. W razie, gdyby były jeszcze gorsze warunki, bardzo wiało, nie można by było dobrze tego wbić w ziemię. Dodatkowy uchwyt tutaj jest takie oczko, do którego możemy przyczepić jakąś torebkę, chociażby wrzucając parę kamieni albo ziemi, jakieś obciążenie i wtedy taki tripodzik mamy dodatkowo dociążony i jest przez to jeszcze bardziej stabilny. No i co, jeśli chodzi o regulację, to tyle. Też uchwyty na trzy wędki. Wszystko, jeśli chodzi o gwinty, tutaj są standardowe, także każdy sygnalizator, każdą podpórkę można wkręcić i nie będzie z tym większego problemu. Jeśli chodzi o wybór tripodów czy rodpodów, jest to fajne rozwiązanie z tego względu, że
Czasem znajdujemy się w miejscach, gdzie zwykłych podpórek klasycznych wbijanych nie mamy gdzie wbić. Albo jest tak twarda ziemia, że też się nam nie uda, prędzej się pognie. Dlatego warto zakupić taki stojak ze względu na to, że natura nas nie zaskoczy i możemy w każdym miejscu się rozłożyć i ułożyć wędki, ustawić pod siebie, tak żeby nam było wygodniej, a nie tak, że musimy tak postawić. Często się zdarza tak, że jesteśmy na różnych zbiornikach. Ja osobiście znam taki, w którym głównym problemem jest właśnie rozstawienie wędek. Dużo wędkarzy ma z tym problem albo różne kombinacje robi. I to jest Zalew Sulejowski od strony tutaj Betonów, gdzie od samego początku do tam około 2 metrów wody są płyty betonowe, w których no nie idzie wbić poprzeczki, ewentualnie gdzieś jakąś szparkę się znajdzie, ale to i tak się na tyle buja, że nie jest stabilne. A taki tripodzik albo rodpodzik zawsze gdzieś postawimy, zawsze gdzieś ustawimy i żeby nam było wygodniej, a nie tak, że byle by było. Także myślę, że fajne rozwiązanie. Pomogłem Wam, mam nadzieję, w doborze takich stojaków. Jeszcze jedna ważna różnica, oczywiście finansowa. Jeśli chodzi o kształtowanie się cen takich stojaków, no to jest dosyć duża, bo takie typowe rodpodziki można kupić na Allegro już powiedzmy za jakieś 60 zł, 50 może gdzieś się znajdzie. Jeśli chodzi o tripody, ceny zaczynają się mniej więcej od 200-220 zł wzwyż, także możemy kupić za 200 i za 1500. Natomiast jeśli chodzi o wybór, to już pozostawiam go Wam. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardziej mi się sprawdza i bardziej odpowiedni dla mnie jest tripod. Wygrywa tą konkurencję między rodpodem a tripodem. Ze względu pierwszą taka, jest stabilny. Ma większą możliwość regulacji położenia go w danym miejscu, także zawsze sobie pod siebie go ustawię. Jest mi wtedy z nim wygodnie. No i tyle no. Tak to głównie wygląda. Jakbyście mieli jakieś pytania, czy coś, chętnie pomogę, piszcie tutaj w maile do mnie albo komentarze, postaram się Wam podpowiedzieć, bo sam wiem, często kupuję sprzęt i zastanawiam się, co będzie na mnie lepsze. Na pewno po sprawdzeniu też dojdziecie do wniosków, co dla Was lepsze, ale może dzięki moim radom uda Wam się strzał w dziesiątkę zrobić i kupić od razu to, co Wam się przyda. Także to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do oglądania. Subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia nad wodą albo przy kolejnych odcinkach z poradami. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Do zobaczenia.